Serwus, z tej strony wasza ulubiona brudna małpa w internecie. Jak wiecie, mam problem z serwerem GTA, właściwie ten problem powoli rozwiązuje. If you know what I mean, jeżeli nie wiecie, to się doinformujcie, wejdźcie na grupę, link w opisie, Małpia Republika Ludowa, tam powinniście zdobyć informacje, co dalej z GTA. A w międzyczasie za darmo ostatnio na Humble Bundle dostępny był Dirt 3. No i spróbujemy sobie zagrać w tę gierkę. Zaczekajcie sekundę. Okej, wszystko jest okej. Patrzę tylko, czy przypadkiem odsłuchu nie mam na komputerze z głośników, no byłaby siara. I to jest coś takiego jak Dirt Tour. Pierwszy sezon. Okej, możemy zacząć pierwszy sezon. Ja przejechałem się szybko tylko sprawdzić, żeby sprawdzić, jak płynnie ta gra chodzi na moim komputerze, i chodzi dosyć płynnie. Dobra. Chief Mechanic. Nie obchodzi mnie to, ja chcę po prostu się pościgać, nagrać odcinek dla widzów. Hello. Okej. Ja miałem, jak byłem mały, miałem przygody z Colinem McRaerly pierwszym. To była gierka. Oj, to była gierka. Dobra, niech on już skończy gadać. I grałem, jak byłem mały, bardzo mocno w Colina pierwszego. No i to będzie taki trochę back to the past. Throwback, jak to się pisze na Instagramie. Taki throwback troszeczkę do czasów dzieciństwa, kiedy to właśnie na jakiejś najtańszej kierownicy, bo pamiętam, że kupiłem sobie jakąś najtańszą kierownicę. O, mogę wybrać sobie samochód. Peugeot 207, Grande Punto. Dobra, Peugeota bierzemy. Grałem na jakieś najtańsze kierownicy w tego Colina i to była taka zabawa, w sensie nawet się nie ścigałem, nie, bo nie wiedziałem, jak to się robi. Miałem wtedy, nie wiem, może z 5 lat. No 5-6, bo już potem było GTA, już żaden Colin mnie po prostu nie wciągnął nigdy. No ale ogólnie to ten kanał na YouTube to jest taki mocny powrót do przeszłości, do gier mojego dzieciństwa, bo gram w te... O, przepraszam, uderzyłem. Gram w te Simsy, gram w to GTA. O, Finlandia, pięknie. Gram w te Simsy, gram w te GTA. Różowa Pantera niedługo na streamach, Gothic, to wszystko. I co? I tak naprawdę, no... Dirt teraz, jak Colin McRaerly. Jeszcze może Tekken 3 z PSX-a i będzie komplet. Dobra. Co? No ścigamy... Co to jeszcze jest? Vehicle Setup. Aha. Jakieś takie nudne rzeczy, które mnie nie interesują, bo... Jestem laikiem, dosyć. 3 minuty nagrania, startujemy. Spróbujemy to ładnie przejechać, nie? Ja się będę musiał skupić. Nie jestem specjalistą w grach wyścigowych. Wie to ten, kto oglądał serię z Forza Horizon pierwszej. Ale spróbujemy. Chętnie bym też kupił Forza Horizon 3, jak tylko bym miał pieniążki. Być może wyproszę moich kochanych rodziców na gwiazdkę, żeby te Forza Horizon 3 mi sprawili. Chociaż w okolicach gwiazdki pewnie pojawi się już mój serwer w GTA. Kto na początku odcinka się zastanawiał, co z GTA, no to teraz już wie, że planuję otworzyć własny serwer. I właściwie to nie wiem, czy będzie w tym tygodniowym rozkładzie miejsce na Forze. Być może zrezygnujemy z Simsów, no ale kto wie. Serwer z GTA będzie, ale to nie o tym dziś, o tym nagram odcinek, jak już będę wiedział mniej więcej co i jak, bo jak na razie to wszystko się zmienia. Cały czas myślimy, jak to wykonać najlepiej. O, a mi nie idzie jakoś bardzo źle, troszeczkę zarzuciło, okej. Ale mi nie idzie jakoś strasznie źle. Nie jestem specjalistą od gier wyścigowych, ale no, daję radę. Okej. Ja pierdolę. To nie jest łatwe, bo to jest gra, która w jakiś sposób się ociera o symulator. Czwarte miejsce, brudna mała. A, bo to czas, tak? Się liczy.
Czwarte miejsce, no chyba nie jest źle. Nie wiem, czy to jest tak jak w Fordzie, że tak naprawdę jak się słabiej przejeżdża te wyścigi, to na przykład, nie wiem, może po prostu trzeba więcej tych wyścigów przejechać słabiej, czy tutaj trzeba być wszędzie pierwszym, nie mam pojęcia. Ale po prostu będziemy tacy, na jakich nas stać, nie będziemy restartować tych wyścigów, no bo już bez przesady. Króciutki w ogóle był ten wyścig. Ja myślałem, że nagram sobie dzisiaj dwa odcinki po jednym wyścigu, a czuję, że będę musiał przejechać takich wyścigów więcej. A, bo to jest cały rally, cały rajd, tak? No dobra. Ojeju, dobra. Cicho, spłukuj się, Oluś. Dawaj gazu, do boju. Finlandia. A propos Finlandii, oglądałem sobie ostatnio u Isamu i też u innych jakichś youtuberów najróżniejszych gierkę My Summer Car i zastanawiałem się, czy nie nagrać wam z tego jakiegoś materiału, jakiejś serii nawet. Wygrał Dirt, co prawda, bo jakby przeważyła w tym wszystkim moja nieznajomość budowy pojazdów. To znaczy, ja bym mógł się tego nauczyć w ogóle nawet z tej gry, ale ta gra wyglądała na naprawdę hardcore, z tą jakby perma śmiercią i tak dalej, no bo nie grałbym na tym trybie nieśmiertelnym, już bez przesady. No, bardzo mi się podoba i najprawdopodobniej będę to oglądał u innych youtuberów, to tak, ale czy sam bym podołał, to nie wiem, ja nie jestem. Nigdy nie byłem dobrym graczem, nie? Zawsze byłem tym słabszym. Jak mam kumpla na przykład, pozdro Piotruś, który ma i globala w CS-ie i zapierdala pięknie w jakichś innych gierkach w stylu GTA, tak? Kopie gości jak chce. O, tutaj jest asfaltówka, to na asfaltówce będzie łatwiej. Podoba mi się ta gra, jest taka relaksująca. Bo też nie prowadzi się tych samochodów jakoś strasznie trudno. One są już od razu odgórnie stuningowane. Wow, drugie miejsce. Ej, to nie jest taki zły wynik. Spróbujemy następną część rajdu przejechać na pierwszym. O, trzecie miejsce. Jestem na podium. Ale to już koniec eventu? Tylko dwa wyścigi były? Już koniec. No dobra, no to pojedziemy sobie jakiś następny, nie? Nie ma co zamulać. Ale myślę, że jak te wyścigi są takie krótkie... to moglibyśmy polecieć po 15 minut z tymi odcinkami, tak? To byłoby w pożądalu. Ojeju. Właśnie, tutaj mogłem sobie ustawić ksywę Manki wreszcie. Przepraszam, jest poranek i wypiłem sobie kawusie. Zjadłem owsiankę. Zaraz będą schabowe na mnie czekały na dole. Już zresztą mam na nie smaczek, a się kłóciłem z rodzicami, bo wstałem dzisiaj troszeczkę później i mówią, że jak zjem rano owsiankę, to nie zjem obiadu, który będzie zaraz. Zaraz po mojej pobudce. Dobra, jest tylko... O, tutaj będą trzy okrążenia. O, Subaru Impreza, Ford Focus, Mitsubishi Lancer Evo i Ford jakiś RS200. I tutaj mam dylemat, nie? Bo wszystkie samochody wyglądają obiecująco. Ten Ford RS200 wygląda fajnie, ale popatrzmy może na ich statystyki. Ford Focus, aha, czyli te Fordy mają większą moc. Wagę wszystkie samochody mają takie same i no to chyba weźmiemy tego RS200. Ja i tak samochody wybieram po wyglądzie. Dobra. Kupiłbym sobie kierownicę, szczerze mówiąc. Do najróżniejszych gierek w stylu Eurotrucka i tak dalej. Kupiłbym sobie bardzo chętnie kierownicę. I jak sobie oglądałem różne rodzaje tych kierownic, no to najbardziej do mnie przemawiała chyba Logitech Momo. Ale ostatnio zerkałem na Allegro, to nie ma już jej za bardzo. W sensie, no bo tylko używane można dorwać. Ona jest dosyć tania. I mógłbym chyba zapolować na nią, jak będę miał jakiś pieniądz przeznaczony. Znaczy teraz to mój budżet jest totalnie ograniczony, bo zbieram na samochód dla siebie.
Zresztą ten samochód to będzie zajebisty pomysł, jakby zajebiste źródło materiałów dla was na kanał. Że tam co z nim robię i tak dalej, bo też nie mam zamiaru kupować sobie igły samochodu za kupę forsy, tylko kupię sobie troszeczkę tańszego, może nie jakiegoś wraka totalnego, bo aż tak się na samochodach nie znam, praktycznie wcale się na samochodach nie znam, ale chętnie bym się nauczył. Kurwa, ajajaj. Dobra, tutaj już widzę, jest trudniej. Wow, 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 jakiś lag mi wyleciał. W sensie ta gra chodzi mi bardzo płynnie, jakbym czuję się jakbym grał na konsoli. W sensie nawet lepiej, ale właśnie potrafi zgarnąć takie przycinki z dupy i nie wiem, no na pewno to nie jest spowodowane wydajnością, bo wydajność jak widzicie jest bardzo dobra. O, wyleciał. No i elo, gościu. No i elo. Już nie jesteśmy ostatni. Oj, trzymaj się, trzymaj się. O Jezu. Jak nim rzuca z kurczybykiem. To nie jest łatwe. Zawsze lubiłem gry wyścigowe, ale też nigdy nie byłem w nich dobry. Szczególnie teraz muszę się pilnować, bo jestem przyzwyczajony do tych najróżniejszych Forza Horizon i Motorsport, gdzie można przewijać sobie czas. Tutaj jak coś spierdolę, muszę powtarzać wyścig. Co nie jest jakby dobre. Co nie jest... znaczy, co nie trzyma mnie w mojej strefie komfortu, tak jak to ma miejsce w Forzach. Dlatego zresztą grając w Forze się relaksuję i się nie przejmuję, że mógłbym... siódme. Dlatego zresztą w Forzach się relaksuję i nie muszę się przejmować tym, że... nie, to zrestartuję, nie? Bo ja to teraz lepiej pojadę. Nie muszę się przejmować w Forzach, że coś spierdolę, bo po prostu wystarczy nacisnąć Y na padzie i jadę od nowa. Dobra, lecimy dalej, lecimy od nowa w tę gierkę. O, może teraz mi pójdzie troszeczkę lepiej. Co mnie obijasz, typie? Dobra. Chyba się zaczyna ta seria restartów na samym starcie, żeby jak najlepiej wystartować. Nienawidzę tego, szczerze mówiąc, ale nie mogę sobie odpuścić, co nie? On mnie tutaj będzie chciał... ujebać. Dobra, jesteśmy siódmi. Siódmi? Na siódmym miejscu, o tak powinienem powiedzieć. Ładniej. Ale nie wiem, czy jest takie słowo jak siódmi. Ale drift poleciał. O kurwa, dobra. Tego fokusa trzeba teraz dojebać. Zaraz go złapiemy. Tu się nie ma o co martwić. Kurwa. Wow, wow, wow. Dobrze, dobrze, dobrze. Ajajaj. Kurwa, jeszcze lag. Ej, ale to jest w tym samym miejscu chyba lag. Dobra, nieważne. Byleby być wyżej niż ostatnio. O! Zaczyna się moja agresywna gra. Ja w ten sposób przyszedłem całą Forza Horizon pierwszą, jak miałem, nie wiem, z 14 lat. Dokładnie w ten sposób, rozbijając się na wszystkich możliwych samochodach i cofając gdzie się da. Jezu! Co to była za przecinka? Kurwa, niekomfortowo się gra w ten sposób. Szczególnie, że mogłem to wygrać. Nie, dobra. Już ostatni restart, ostatnia próba, nie? Jak teraz spierdolimy, to kończymy odcinek. Ostatni restart, ostatnia próba. Już nie będę się przejmował tam jakimiś obiciami czy czymś. Muszę zacząć w ogóle korzystać z hamulca w tej grze, a nie tylko puszczać gaz, jak trzeba hamować. Dobrze, dobrze, dobrze. Dawaj, dawaj. O, jak pięknie wyminięty typek. Dobra, teraz już umiem w to grać, nie? Ale fajnie, strasznie fajnie się prowadzi samochody w tej gierce. Dobra. Nieważne. Dzięki za oglądanie, wariaty. Widzimy się w następnym odcinku i w następnym odcinku spróbujemy zmierzyć się z tym wyścigiem na poważnie. Zostawcie suba, łapkę w górę, napiszcie w komentarzu, czy chcecie zobaczyć jeszcze jakieś odcinki z tej gry. Ja wiem, że to nie jest jakaś nowa popularna gra, ale że była za darmo na Humble Bundle, no to sobie wziąłem i uznałem, ej, no może być fajno, może nagrać filmik, nie, z tego, no może tak.
No i tak jakoś wyszło. Do następnego. Pokój.